Dzień dobry, dobry wieczór. Cieszymy się, że znowu możemy wkroczyć do Waszych domów i wspólnie z Bychawskiego Centrum Kultury, z Panią Marzenką, przygotować, mam nadzieję, razem z Wami wesołe, fajne ozdoby świąteczne, ozdoby choinkowe. I te nasze choinki, tak jak na naszych poprzednich dwóch spotkaniach, również dzisiaj będziemy wspólnie przystrajać. Oczywiście na samym początku prośba o informacje, o to, czy nas słychać, czy nas widać, prosimy o jakiś malutki komentarzyk. Ja się na chwilę zerknę w komórkę, czy wszystko jest w porządku. A pani Marzenka w tym czasie powie, co będziemy robić i od czego zaczynamy dzisiaj? Tak, na dzisiaj zaplanowaliśmy robienie skrzata i takiego reniferka zawieszka. Prosiłam o przygotowanie do skrzata skarpetki dowolnej. Ja tutaj akurat mam skarpetkę taką z motywem. Bardzo ładną pani Marzenka ma skarpetkę. Zimowym. Tak, kawałek futerka, jakieś mocne nici, nożyczki. I ryż. Lub inny, ma jakaś kasza, ale ryż jest najtańszy. Coś więc do wypełnienia. Coś do wypełnienia, tak. Ale tego ryżu nie gotujemy. Nie, ryż miał być sypki, surowy. Okej. Okay. Czyli. Zaczynamy? Zaczynamy, oczywiście zaczynamy. Mamy informację od Angeliki, pozdrawiamy serdecznie, że słychać, że widać, że jest dobrze, to radosne informacje. Ale pani Marzenko, zanim zaczniemy, ja mam taką sprawę, ponieważ tutaj przy naszej świeczce mamy pewne rzeczy, które miały dzieci z panią wykonywać na zajęciach takich prawdziwych tutaj w BC. Tak, dzieci miały wykonywać taką. To znaczy to będziemy robić dzisiaj. To będziemy robić dzisiaj. Miały wykonywać taką bombkę. Tak. Bardzo jest ładna, z fajną kokardką, pięknym tutaj obrazkiem. No niestety dzieci mogą nie mieć takich materiałów, które ja bym im tutaj zapewniła, więc nie planowałam czegoś takiego, bo mogłyby sobie nie poradzić. Ale jest jeszcze coś takiego, taka choineczka. Pod hasłem może zrób to sam, spróbuj zrobić sam. O właśnie, to może ogłosimy taki malutki, malutki, drobniutki, szybki konkursik na to. Przyjrzyjcie się, nasze oko kamery patrzy teraz na tę choinkę. Przyjrzyjcie się, jak ona wygląda. Pani Marzenka zrobiła ją sama? Nie. Nie, nie sama. To robili moi podopieczni. Okej, okay. I możecie się zainspirować i wykonać coś takiego. Efekty swojej pracy koniecznie nam pokażcie, zostawiając komentarz. I jeszcze trzecia rzecz z cyklu Zrób to sam. Dzieci już miały do czynienia z dekupażem i ozdabiały sobie słoiczki, co prawda jesienne, ale ten jest taki świąteczny, mikołajkowy. Można go wykorzystać na pierniczki. Ja w nim przyniosłam dzisiaj ryż. Ryż, a ja bym go najchętniej wykorzystał na jakieś cukiereczki. Na oszczędności. Ach, na oszczędności. Można by tatę poprosić, żeby tu zrobił małe nacięcie. I taki też ozdobiony metodą dekupaż słoik. Tak. Zbierać można pieniążki. Moje dzieci I w ubiegłym roku. Można go odkręcić i z niego wyjąć, bo ja nie lubiłem świnek, bo je trzeba było zbić. Ja zawsze zbijałem za wcześnie. A taki słoik można odkręcić, wyjąć ile potrzeba, zakręcić i mieć nadzieję, że nikt się nie pozna. No to mamy już dwa przeznaczenia takiego ozdobionego słoiczka. To co, wracamy do naszych skarpet. Tak. Wełniane, prawdziwe, pani Marzenka osobiście wybrała się na Giewont, aby sprawdzić, jak własnoręcznie górale i góralki wykonują. Dowolna skarpetka, może być nawet jakaś taka mniejsza. Mniejsza? Tak, może być mniejsza. Taka i sztuczna z targu też? Też może być. Dobra. Lepiej zrobić z takiej sztucznej. Łatwiej? Nie, niż ma się noga w niej pocić. Okej, okay. Dobra. Obcinamy tak, jak idzie. Obcinamy tutaj podpiętą. Albo w półpięty mogę? Półpięty też. To pani podpiętą, ja z piętą. Pod piętą. Jest taki dowcip. Gdzie największe jest napięcie? W pięcie. Pięcie.
Sprawdzimy to napięcie. Moje nożyczki nie dają rady. I ta proszę bardzo, o, te są lepsze. Okej. I ta odcięta stopa to będzie nasz brzuszek tułów naszego skrzata. Prosta sprawa, wsypujemy tutaj ryż? Nie. Tak. Tak? Już od razu? Można i niech sobie czeka. I niech czeka. Czyli tak, bierzemy słoik? Bierzemy słoik. Proszę, pani Marzenko, pani trzyma, ja wsypuję? Proszę. Wsypiemy jak dużo? Jak dużo? To zależy jak dużego chcemy mieć. Wystarczy. Jak duży brzuch ma mieć Święty Mikołaj? Święty Mikołaj, im nasz większy. Krzat. O. W razie czego to jest jeszcze ryż. Prawo, ja już mam pięcie. Ja sprawdzam już, czy mogę sam. Czy da się zrobić samemu? Aha, czy da się zrobić samemu, dobrze. Wystarczy? Myślę, że tak. Ja sobie jeszcze troszkę dosypię. Czyli tak trzeba troszkę ubić, żeby on się tam zaokrąglił na dole, tak, okej? Okay? Żeby to ja sobie się... też... A, już nie. Pani wszystko zużyła. Mam pani wszystko jeszcze, zużyła. Mam. Pozdrawiamy. Czy ktoś oprócz Angeliki jeszcze nam napisze, że nas słychać, albo w ogóle możecie napisać coś miłego. Coś miłego, że robicie z nami, że jesteście, że cały tydzień czekacie na to, aby się z nami spotkać, bo ja i pani Marzena bardzo na to czekamy. Ubijamy, ugniatamy. Tu można taką japońską sztukę walki potrenować, czyli wkładać palec w ten ryż. I taki mieszek nam się zrobił, mieszek. Zobaczcie. Taki mieszek, bierzemy sobie. Taki zgniotek. Jakiś mocny sznurek. Czy tam nić jakąś taką mocną. Będziemy zawiązywać? Tak, i wiążemy. Ja proponuję z przodu zacisnąć i z powrotem do tyłu. I można dwa razy nawet. Urwało sznurek się. Nie był mocny. A nie jadłem dziś obiadu, to znaczy, że... Bo ja wzięłam sobie podwójnie. A nie zdradziła mi pani tego sekretu. Posłuchajcie, jak macie słaby sznurek, złóżcie go podwójnie, wtedy tutaj jego jest mocny. Walory wzrastają razy dwa. Tak. I związujemy. Mocno. Mocno. Okej. Okay. Można kilka razy. O. Proszę bardzo. Wiążę. O, mam krótko, ale dobra. Na kokardki, na węzełki. Jak kto chce. Tego i tak nie będzie widać. Pani Marzena, to te wszystkie elementy łączenia potrafi to będzie ukryte. Jak dobry glazurnik. Co mi tam takiego zostaje? Takiego fachowca ciężko, ale z panią Marzeną moglibyśmy kogoś wytypować z lokalnych tutaj na pewno, nie? Myślę, że tak. Dobra, mamy dwie kuleczki. Mamy, tak, dwie kuleczki, nasza podstawa. I teraz tak. Można użyć innej skarpety do wykonania czapki. A można tej samej? Można tej samej. To może pani Marzenko, ja użyję tej samej, a pani innej? Mogę. A chyba, że pani chce też tej samej, pani się podoba, bo mi się ta podoba. Mnie też się ta podoba, no, dobrze. Ucinamy, ja to muszę sobie uciąć na równo. Okej. Okay. Ja ponieważ za pierwszym razem nie uciąłem równo, to ucinam na równo. O tak, na równo. I z tego uszyjemy czapkę. Naszego... Uszyjemy? Tak. Nie no, teraz to mnie pani trochę zaskoczyła. No przecież już doświadczenie z igłą było. Było doświadczenie z igłą. Ja mówiłem tydzień temu, że na lekcjach techniki szyliśmy, no ale właśnie. To chodziło mi o inne szycie. Ale to będzie bardzo, bardzo proste szycie. I teraz tak. Mamy coś takiego. Wywracamy to na drugą stronę. Ogląda nas pani Beata Kulesza i pisze, że słychać. A pani Beata tu na tej scenie kiedyś tańczyła. Pani Beatko, pozdrawiamy bardzo. Pozdrawiamy. Serdecznie całujemy tutaj ze sceny. Pani szyje z nami. Na drugą stronę. Bo szyć będzie. Tak, będziemy szyć po lewej stronie. Prosiłam o przygotowanie jakiejś grubszej igły, mocnej nici. Proszę bardzo. Okej, dziękuję. Ale mam igłę. No jej się nie da nie zauważyć. I ja też nie da się. Stobusiana też wygląda, że można ją znaleźć. I co teraz robimy? To sobie odstawiamy. Szyjemy naszą czapkę w ten sposób, tak po ukosie. Po ukosie. Zobaczcie, o tak jakbyśmy. No, o tak. Kochani, szyjemy. No tak tu przyłożę sznurek, o tak, o. Tak o, po nie ukosie. Wiem, czy tam kamera o tak, będzie widać. Widzi, czy nie widzi, o tak, o tak szyjemy. O tak szyjemy, po ukosie.
zaczynamy, obojętnie z której strony zaczynamy. Możemy zacząć nawet i z tej. Takim ściegiem jakby fastrygowym, o, najprostszym. Przepraszam, z kobiecego na męski. Co to fastrygowy jest? Do góry, na dół i do góry. Aha, na przemian. Na przemian, tak, taką fastrygą. Można się tak cofnąć troszeczkę, o. Proszę. I szyjemy tak po ukosie, po skosie. Szyjemy po skosie. Mhm. A pani Marzenka się zainspirowała tymi skrzatami, żeby je wykonywać. Jaka to jest opowieść? Pani Marzenko, pani opowie, bo to ciekawe. Byłam w sklepie. Nie powiemy jakim, nie, żeby nie robić kryptoreklamy. Żeby nie były, ta właśnie. No i też tam szukałam sobie takich różnych rzeczy. I była mama z dzieckiem. Z synem. Z synem. Tak. No i synowi się spodobał taki skrzacik fajny. Podobny do naszego. Podobny do naszego. Może nie w takiej wzorzystej skarpetce. Był jednolity. No i syn prosił mamę, żeby mu kupiła tego skrzata. Po czym mama wzięła skrzata do ręki. Tam była cena. I powiedziała, synu, to nie jest warte tych pieniędzy. A u nas jest warte wszystkich pieniędzy, bo jest wykonane własnoręcznie, samodzielnie. Więc pomyślałam, że no... Ja oczywiście z tym szyciem coś... Coś nie wyszło. Coś nie wyszło, coś poszło nie tak. No ja te proste też, rzeczy. Moja czapka będzie mała. No, nie udało się? Proszę Państwa, ja robię teraz do tyłu. O! Okej, okay, jestem na dole, muszę szyć od dołu do góry, a próbowałem ciągle od góry i to idzie był błąd. Mamy, a tutaj. Tak, dobra. Idziemy, ja gonię, żeby panią dogonić, bo pani już widzę tnie, a ja jeszcze w połowie nie jestem tego szycia. Tak, jak jest gruba skarpetka, to będziemy mieć za dużo tego tutaj w tej czapce, więc trzeba to odciąć. Święty Mikołaj, który odwiedzał dzieci z Bychawskiego Centrum Kultury, przekazał nam taką informację, że niektóre rzeczy robimy tutaj z panią Marzenką za szybko i trzeba troszkę wolniej, więc my dzisiaj troszkę wolniej. Przez to ten film z automatu, to nasze dzisiejsze nagranie będzie dłuższe, ale mamy nadzieję, że wszyscy wytrwacie z nami do końca i nikt, tak jak ja do tej pory, nie ukuje się igłą. Ale, pani Marzenko, mam świetną informację. Tak. Święty Mikołaj powiedział, że widział na własne oczy widział prace, które dzieci wykonywały z nami, tak jakby online w swoich domach. I Mikołaj powiedział, że te prace są ładne, na zaszczytnych miejscach w domach. To Mikołaja bardzo ucieszyło i zdecydowanie chętniej wręczał dzieciom prezenty. No to ja się cieszę. Ja też się cieszę, że doszedłem do końca. Tak. Przeszedłem słowo, niech pani dokończy. Ja też się cieszę. Trzeba to zakończyć. Dobra. Aha, ja się cieszę, że dzieci wykonują tę pracę. Węzełkiem kończymy, moi drodzy. Czyli ma pan informację od Mikołaja. Tak, my byliśmy w bardzo bliskich relacjach z Mikołajem w tym roku. No to fajnie. Mikołaj, fajny gość. Ja się cieszę. Że dzieciaki robią. Rodzice się cieszą. I rodzice bo dzieci cieszą. Mają zajęcie, pewnie. Tak? Pewnie. Dobrze. Okej, dobra, mam to. I już odcinam sobie tutaj. I co pani zrobiła później, bo ja nie wiem. I co zrobiłam później? Przecięła coś pani. Tak. Wzdłuż jednego cienia. To trzeba odciąć. To trzeba odciąć. Czyli tak jakby połówkę, połowę, tak jak szyliśmy. Tą. O tak. No ważne, żeby nie przeciąć tego szycia, nie? Szycia. Obok szycia. Odcinamy, bo to będzie za dużo, za grubo. Nie da. Okay, i wywijamy. Tak, przekręcamy, wywijamy. Coś takiego, taka czapeczka ma nam powstać. Mała czapeczka.
To są proste rzeczy. Ja mam tutaj trochę problem, miałem z igłą, trochę miałem problem z nicią. Wszystkim tym, którzy dołączyli do naszej transmisji live, przypominamy, moi drodzy, że robimy takiego skrzata, jakiego to skrzata można kupić w bychawskich sklepach, ale oczami rodziców te skrzaty są wycenione na zbyt dużą wartość i dlatego robimy je sami dzisiaj, tutaj, żeby wszystkie dzieci miały swojego skrzata. Ja nie ma. Ja, słuchajcie, za bardzo ciasno... Za ciasno, ja też za ciasno szyłam, i ale... mam problem z przekręceniem, ale w końcu... Ale się uda. W zasadzie można stwierdzić, że mam część wypełnienia. To już. Może zrobimy tak. Pan Mateusz weźmie moją czapeczkę. Nie, jeśli... pani Marzenko, nie, ja tak? Jestem stanowczy. Już jak a ja zaczynam, mam tutaj to... przygotowaną drugą, awaryjną. To przecież może być o mój w takiej czapeczce ewentualnie. Teraz będziemy robić nos. Nos? Tak. Dobra, moja czapeczka już jest trochę wypełniona i co, zakładam ją na, tu? Nie. Nie, jeszcze nie. Nie. Można przymierzyć, czy pasuje. Przymierzyć, czy pasuje. Prosiłam o przygotowanie albo skarpetki takiej... Gruszka? powiedzmy, że gruszka. Dobra. Takiej beżowej stopki, skarpetki, kawałek rajstopy. Rajstop może być. Nie wyrzucajmy w domu takie starych rzeczy się, rajstop. Starych rajstop w domu takie rzeczy się przydają, jeśli ktoś się zajmuje takim rękodziełem. I nie tylko, bo na przykład ja mam akwarium. Tak. Tak. I urodziły mi się małe rybki. Znaczy, urodziły. Może o to. Są małe rybki, małe gupiki. I te małe gupiki trzeba było odłowić, żeby mama z tatą ich nie zjedli. Tak. I nie miałem takiego koszyka, w którym mógłbym te rybki odłowić. Więc. Można to wykorzystać i zrobić taki koszyk. Żeby no woda właśnie. Przez niego przepływała. Także czasem jakaś zużyta skarpetka, podarta rajstopa też się przydaje. Więc przecinamy to. Ja już mam przecięte. Tak, ale możemy... Wezmę ten mniejszy kawałeczek, bo to ja będzie tylko, mały nosek. To jest tylko po to, żeby pokazać, bo to będzie mały nosek. Czyli... I prosiłam o watę lub jakieś inne wypełnienie, jakąś taką małą garstkę, o tyle, co się w dłoń mieści, zaciśniętą. I wkładamy... Do środka tej... Tak. Rajstopy. Do tej skarpetki takiej, czy rajstopy. I teraz... A mamy taką... Bo to się te rajstopy w denach, tak? To jest tak, jasne, my mamy bo jasne. Ten nasz miał ciemne. Ten miał, o ten pan ma ciemne, zobaczcie, i fajnie to wygląda. My wzięliśmy może trochę za jasne. Nie, proszę. Nie? A, bo jak złożymy na pół może, tak. To się ściemni. Jak się zrobi podwójnie, proszę bardzo. I zawiązujemy. To ja sobie wezmę z tej. I zawiązać, to po prostu zawiązać. I normalnie związać. Związujemy nos naszemu świątecznemu skrzatu? Skrzatu. 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 Polonista. Son Goku. Nasz skrzat, będzie miał tutaj taki nosek. Owijamy to w tą rajstopę. Ja mu zrobię taki mniejszy. I tu zawiązujemy? Ale musimy go związać nitką. A po co? A da się od razu zawiązać? A ja mam na tyle rajstopki, że mogę zawiązać. Tak dużo, a ja nie mam tyle. A rajstopka jest taka rozciągliwa. A ja sobie o tak zrobiłam. O, proszę bardzo. A ja sobie związuję od razu, zobaczcie. Można. Czyli można jeszcze szybciej, można jeszcze drobne na skróty znaleźć. Proszę. To tak jak w życiu. Najlepsze przygody zaczynają się od słów. Znam pewien skrót. I przywiązujemy. Przywiązujemy do tego naszego brzuszka. Tak, ja mu robię to na dwa razy. O, ściągam. Ściągam. I zakładam czapkę? Nie, broda. Tak. Tu mogę odciąć mu trochę, czy to tak. Nie przeszkadza, można, to co zostało? Można odciąć, to i tak będzie schowane, ale jeśli jest za dużo, to można odciąć. Proszę bardzo. O, dziękuję bardzo. Pamiętajcie, podstawą tych wszystkich rzeczy są dobre nożyczki, bo my mamy dwie pary. Tak, jedne. Znaczy mamy jedną parę, czyli mamy dwoje... I znowu... Mamy potrójne nożyczki. Mamy trzy nożyczki.
trzy zestawy nożyczków, to znowu trzy zestawy pasuje. Nożyczek. Aj, prowadzący na nic. Muszę to wyczytać gdzieś, w słowniku tak. Jakimś najlepiej. I teraz mamy takie futerko. Futerko! Taki kawałek, zobaczcie. Futerka. Jeśli ktoś nie ma futerka, to można sobie w inny sposób poradzić. Wiem, ja sobie... wiem co to jest, wiem, czy mogę powiedzieć? Tak. To są, proszę, kochani, bardzo. Pamiętacie, jak na pierwszych naszych spotkaniach robiliśmy o taką zawieszkę, tę zawieszkę. I to jest to, z czego robiliśmy przed przełożeniem, to jest. Tak. To jest ta broda tego ludzika, też z krzata. Zobaczcie, ja w tym momencie właśnie robię to. Nawet bez deseczki na rączce. Bez deseczki, no. Ale ja bym chciał go tym gronostajem. A ja zrobię z tamtego. Dobra, to ja to pani oddaję. Czyli dzieci, które robiły z nami, to wiedzą. Czyli mogę mu wyciąć kształt brody taki, jaki chcę, tak? Tak. Wycinamy kształt brody taki, jaki nam się podoba. Mój będzie miał zwłóczki. Ja mu zrobię taki gronostajowy. Jak profesorowie, wykładowcy, rektorzy mają na uniwersytetach. O! I co, trzeba go przyszyć? Nie, mamy klej pewnie. Klej, właśnie. Magik czy gorący? Ten na gorąco. Gorący. Gorącym klejem. Tylko. Broda to będzie na końcu. Teraz, a ja mogę już przyklejać, czy nie? Można właściwie. Można. Właściwie. To ja już właściwie to już można. Kleju, ponieważ czasami mi ten klej tak... Miałem z nim problemy i mi nie zawsze dobrze to wiązało, to dam dzisiaj tego kleju dużo. Więcej, dobrze. A wy, napiszcie nam w komentarzu, czy macie w domach pistolety do kleju na gorąco. To będziemy wiedzieli, czy kolejne zajęcia będziemy planować z klejem na gorąco, czy z klejem magicznym, bo jeżeli będziecie chcieli... Pospotykać się z nami na przykład online w trakcie ferii, które zaczynają się zaraz po Nowym Roku, bo przecież 4 stycznia to może będzie taka szansa, może będzie taka okazja, bo nam się tu w zasadzie fajnie pracuje i ja tak to chociaż czuję, że... osobiście to wolałabym tak... Face to face, twarzą w twarz, tak, oczywiście, tak. Ale... Ale jeśli się nie da, to... Jest to, co jest. Ja widzę, że nam się tutaj coraz lepiej to wszystko prowadzi, więc początek stycznia, karnawał, dużo brokatu, cekiny, świecące rzeczy. Tak, będziemy coś działać. To może coś podziałamy. A koniecznie musicie o tym napisać, bo wiecie, my tu tylko pracujemy. Jakieś propozycje? Tak, jakieś propozycje. My tu tylko pracujemy, no i ktoś musi widzieć, że bierzecie w tym udział. Tak. I teraz tak, mamy już brodę, mamy nos, teraz... Czapeczkę, nakładamy czapeczkę i też tą czapeczkę pod czapeczkę. Moja czapka to jest hit, to jest... Pod czapeczkę chowamy wszystko to, co nam wystaje, jakieś nici. I też nam jest potrzebny teraz klej, żeby ją przyłapać? Żeby ją po prostu przykleić. O, zobaczcie. Ze wszystkich stron. Pani Marzenko, czy oglądała pani serial Rancho? Tak. I tam była taka ławeczka. I ten mój skrzat wygląda jakby siedział może... na tej ławeczce. Może ja tam... Coś z tą czapką mu zrobiłem, nie tak? Może ja tam inną czapkę. Ale może go tu uformuję. O, teraz już dobra. Jest nieźle. Jest nieźle. Taki skrzat mi wyszedł, proszę bardzo. To mój pierwszy w życiu skrzat. Czapka powinna być troszeczkę może bardziej większa. Tak. Zrobiłem za małą, za ciasną czapkę, a to jest tak jak niestety w życiu, że jak się założy coś za ciasnego na siebie, to tak ten... To uwiera, właśnie, powiedzmy, że uwiera. Coś nie pasuje. I nie najlepiej to wygląda. I właśnie ja popełniłem ten błąd, zakładając za małą czapkę do za dużego skrzata. Pani Marzenka zachowała, zobaczcie, proporcje. Świetną. No, też mi ciężko tak... Ale to jest fajne, antystresowe, to można ugniatać. Tak, właśnie to jest taki gniotek. Sensoryczne, fajne jest. To jest taki fajny gniotek. O, patrzcie, ja jeszcze mu tu na koniec, na czubek przykleję taki... Ja też chcę. Proszę bardzo. Może go to trochę wyciągnie. Proszę Zrobi bardzo. Się bardziej w slimie. Czyli robimy mu pomponik, a pomponik jest z kuleczki. No ja swojego już
Podciągnęłam do góry, proszę. Już nie jest taki pękaty. I tego skrzata stawiamy pod choinkę, tak? Można. Można. Na kominku, jak ktoś ma kominek. Jak ma kominek, jak najbardziej. Aha, czyli pani go wyciągnęła. Po prostu go ugniotłam. O tak. O, dobra, ja go też zrobię bardziej w slimie. O, a teraz już wiecie, mam takie skojarzenie z bajką Sąsiedzi. Pat i mat. Ciekawe, co z bronią pod naszą choinką. Dobra, chłopaki, możemy ich tak nazwać. Pat i mat. I mat. I niech sobie idą tam pod choinkę. No. Pod. Słuchajcie, tego kamera nie pokaże, bo tu pod tym stołem są różne to fajne rzeczy. To może postawmy tutaj? To postawmy tak. Tam niech strzegą. Pat i mat, strażnicy ognia. O, możemy taką bajkę nagrać. Proszę bardzo. Są. Są. Jest ich dwóch. Okej. Okay. A teraz? A teraz? Złapiemy oddech. Uśmiechniemy się do wszystkich. Poczekamy na zdjęcia. Może ktoś zrobił skrzata? No. Pani Agnieszka Rybak pisze, że pistolet ma i skrzaty są super. Pani Edyta Gaj pisze, że warsztaty online w ferie bardzo chcemy. Dobrze, to jeszcze cieszymy oprócz się. Pani Edyty niech jeszcze ktoś napisze. My się cieszymy. My się i będziemy. Cieszymy. Będziemy robić zawieszkę. Typową zawieszkę na choinkę w kształcie renifera. Tak, i mamy reniferka. Rudolfa czerwononosego i mamy też renifera, który jest tam drugi, albo trzeci, albo czwarty. Ile Mikołaj ma reniferów? O, 6 to najmniej chyba. Pytanie do dzieci. Ile reniferów ciągnie sanie Mikołaja? Chcemy poznać odpowiedź. Ale ja to powiedziałam, bo na obrazku gdzieś widziałam i dlatego 6? Powiedziałam 6. Ja myślę, że ale... ich jest nieparzysta liczba. Bo ja oglądałem taką bajkę, Rudolf Czerwononosy Renifer. I pamiętam, że tak, były dwa rzędy reniferów i było tam parzyście, ale Rudolf był jeszcze ten jeden był z przodu, przewodnik. Ten przewodnik z czerwonym nosem i ten czerwony nos działał jak latarka i oświetlał wszystko. I tamta reszta tych reniferów wiedziała, gdzie jechać. Gdzie jechać? No właśnie. A, ale pan Mateusz... Dawno temu oglądałem tę bajkę. Dawno temu? Tak. Dawno. No to ja nie oglądałam chyba tej bajki. Zaczynamy renifera. Zaczynamy od renifera. Tekturka wycięta w kształcie trójkącika. Tak, trójkąt. Pani Marzenko, ja tu widzę, że tu są dwie tekturki. Dwie tekturki, dlatego że ja nie miałam takiej mocnej tekturki i jeśli ktoś nie ma takiej mocnej tekturki, to może sobie skleić dwie. Zobaczcie, jak ona powinna brzmieć. Uwaga. Powinna być twarda taka. No twarda. Po prostu twarda. W kształcie trójkąta. Tak. Chociaż ten renifer jest zrobiony na bazie patyczków po lodach. Ale to jest trudniejsze. To jest trudniejsze więc dlatego... Skąd teraz patyczki po lodach? To trzeba byłoby dzieciom latem ogłosić, zbierajcie patyczki po lodach. No, a jak jest ta promocja Big Milk za patyczek, to kto by trzymał ja na patyczek? Zajęciach ogłosiłam dzieciakom, żeby zbierały. No, żeby zbierały patyczki po lodach. Dzieci zbieraliście? Ciekawe, czy zbierali. Ciekawe, czy mają. Tak. Czyli tak. Taki trójkącik tekturowy. Jest. Taśma. Dwustronnie klejona. Tak. Cienka, zobaczcie, cienka. Może być i szersza, jak najbardziej. My mieliśmy cienką, wzięliśmy cienką. Jeżeli macie grubą, grubsza, też może też być. Może być. Każda też może taśma, być. Byle dwustronna, jest dobra. Dzieci, które nie miały taśmy. Klej magiczny. Magiczny. Nasz magik niezawodny. Miał być przygotowany też sznureczek. Lniany. Dowolny, tak, lniany. Ewentualnie jakaś wełna. Włóczka. Słuchajcie, ja zawsze, ponieważ tak, my tutaj tą część techniczną przygotowujemy dużo wcześniej. Za jakiś czas pokażemy wam zdjęcie, jak to wygląda. Mhm. Pani Marzenka przychodzi tak... w pół godziny przed rozpoczęciem transmisji i wyciąga zawsze jeden taki mały, szary pojemniczek. I w tym pojemniczku po prostu wyciąga te wszystkie bibelotki cuda i z tych bibelotków powstają te cuda. Więc to jest taki naprawdę malutki pojemniczek. Taki przybornik. Mam wrażenie, przepraszam, że pani Marzenka jest jak mama Muminka i zawsze ma ze sobą ten swój koszyczek, jak mama Muminka miała czarną torebkę. Tak, i ja mam właśnie ten koszyczek, w którym jest prawie wszystko.
to, co jest potrzebne. Co jest potrzebne. Tak. I teraz tak, dzieciaki, które mają taśmę. Biorą taśmę. Biorą taśmę dwustronnie klejącą i oklejają. A tak. Oklejamy, okej, okay. Ale całość? Nie, tylko po brzegach. Tylko brzegi. A i zobaczcie, pani Marzenka tutaj zrobiła... Skosik. Skosik wycięła. Wycięła skosik, to jest ważne. I tutaj tak, żeby nam nie zachodziło jedno na drugie. Bo wtedy nie odkleimy. Bo wtedy nie odkleimy. To oczywiste. Tak. I tu na górze też? O. Takie i drugą, V wyszło. Tak. I druga strona to samo. To samo, dobrze, tak. To ja już oklejam. Mhm. A te dzieci, które nie mają taśmy? A te, które nie mają taśmy, to ja już pokazuję. Smarują sobie. Tylko najpierw muszę sobie wybrać, czym będę oklejała. Ja będę... Pan Mateusz, czym będzie oklejał? Lnianym. Lnianym. O tym? Czy o białym? Nie, tym siwym. Tym siwym, dobrze. Będzie boho rustykalny mój renifer. To ja sobie okleję włóczką, bo mi się podoba. O ta. Będzie taki sam jak ten. Albo nie, zrobię, okleję białym. O, to będzie inny. Dobrze? Dobrze. Czyli mamy tekturkę oklejoną z dwóch stron taśmą. Tekturka i taśma. Dzieci, które nie mają taśmy, a mają klej, bo też... Marzą po całej tekturce. Marzą, o tak, po całej tekturce, ale z obydwu stron. Sylwia Dajos daje 9. Nie wiem w jakiej skali, ale przyjmijmy, że 9 to najwyższa. Aha. Dobra? No, dobrze. Wolelibyśmy dychę. Wolelibyśmy. Jeśli... Zawsze to banknot, nie? Tak. Czyli co? Ja oklejam tym białym. A ja tym szarym. Ale trzeba sobie odkleić. Odkleić, aha. Tak. To a jest ja taśma dwustronnie klejąca. Więc odklejamy. Mhm. I zaczynamy tutaj od podstawy, od góry. Dookoła. A ja odklejam wszystkie te cztery tasiemki, tak? Tak, tak. Mhm. I może wolałbym mieć magika? No nie wiem, nie wiem. Chyba łatwiej jest na taśmę. Łatwiej jest na taśmę. Dobrze, tak. Dziękuję pani Marzenko, że znowu dała mi pani łatwiejszą opcję. Okej, okay, ja ciągle odklejam. Ale to tylko dlatego, że ja nie mam paznokci i źle mi oderwać. No właśnie, ja mam ten sam problem, ale bardzo, bardzo, bardzo się staram. To już się wolę w kleju pociapać. I patrzę. Spójrzcie, i w ten sposób sobie owijamy, dociskamy ten nasz sznureczek. O. Muszę powiedzieć, że tutaj trzeba uważać, słuchajcie, jak odklejacie, tak jak ja, tak. Swoją taśmę dwustronną, żeby nie palcować tej taśmy, którą już odkleiliście. Dlaczego? Bo ona traci właściwości tak, klejące. Zostaje, przepraszam, brud z dłoni, bo każdy z nas na tej dłoni ma różne rzeczy, których nie widać. Mm-hmm. Ale taśma je wychwytuje bardzo szybko. Tak, tak. A ja mam właśnie problem z jednym kawałkiem. Pomóc? A już, jest. Jest. I kleimy od góry. Tak, i kleimy od góry. Łatwiej nam będzie. Dzieci u mnie na zajęciach już miały do czynienia ze sznurkiem. Przepraszam, renifery 9. To chodziło o renifery, a nie o ocenę naszej pracy tutaj. Okej, 9 reniferów, czyli tak jak mówiłem. 4 w jednym rzędzie, 4 w drugim i ten jeden przewodnik, latarnik. 9 reniferów, mamy odpowiedź. Tak. A mogłem spytać tego świętego Mikołaja, co tu nas odwiedzał. Tak. On by mi prawdę powiedział. Ale wierzymy, wierzymy. Także Antosia pozdrawiamy, bo to pewnie Antoś przekazał mamie Sylwii informację, że tych reniferów jest 9. Także Antek, fajnie, że wszystko wiesz. Zobaczcie. Kręcimy, kręcimy. Kręcimy. Owijamy. O, to mi się podoba. Dzieci u mnie na zajęciach już owijały z tak sznureczkiem. Miały już z tym do czynienia, więc
wiedzą, jak to. Ważne, żeby gęsto, żeby ten. Tak, tak, tak. Dociskać ten sznurek do rzędy, sznurka. Te rzędy sznurka. Bo żeby nie było białe prześwitu. Tak, u mnie już powstały, dlatego mówię. U mnie też, ale. Ale my pani to Marzena, robimy. Ale wiecie co, pani Marzena ma biały sznurek i białą tekturkę, więc to tak będzie wyglądało. Nie, nie mam białej. Ale proszę. Z jednej strony ma pani białą. Nie, z obydwu mam szarą. Bo ja mam właśnie białą z jednej strony i z białym sznurkiem nie miałbym problemu. Ale zwróćcie uwagę w trakcie tego okręcania, żeby... Żeby to było ciasno. Żeby było ciasno. Ja widzę, że dzisiejszym słowem klucz jest słowo ciasno. Ciasno. Ciasne tak. Czapki. Ciasne tutaj sploty. Dociskamy wszystko. Czy jak mi się tu kończy, tak, to mogę kapkę kleju na tak, gorąco? Kleju na gorąco właśnie. Ale wpadłem na pomysł, wow. Sobie tym magikiem. Jak wyjdzie brzydkie wykończenie, to nie przejmujcie się, bo my to zamaskujemy później pomponikiem. Jeśli się komuś nie udało, mnie też się o tutaj nie udało, ale to nic. Ja właśnie bardzo lubię robić rzeczy z panią Marzeną, bo zawsze jest szansa, że na koniec uda nam się coś schować. Schować, zamaskować. Dobrze. Okej, okay, mam, jest. Jest, super. Mam na palcach. Klej. Już zamykamy. Teraz robimy... O tak. Tak. Były takie chipsy, takie trójkąciki. Nie pamiętam, jak się nazywały, ale wyglądały dokładnie tak samo. No ja użyję tego. No już którego? No tak sobie przygotowałam wcześniej. Okej, okay, czyli coś czerwonego pani przykleiła, a ten pomponik mamy? Ja mogę pomponik sobie przykleić, czy później? To później, na końcu będziemy go ozdabiać. Teraz się bierzemy za poroże. Proszę bardzo. Poroże. Drucik kreatywny, tniemy go na pół. Kreatywny drucik. Aha, tu panie już nam piszą, że pomysły są super i będą z dziećmi w przedszkolach robić. Aha, no bo to są takie, właśnie. To są rzeczy, które mogą zrobić dzieci... W domu, w przedszkolu, z niewielką pomocą. Muszę powiedzieć, że planując te zajęcia, to mam trochę problem, bo zdaję sobie sprawę, że muszę zaplanować tak, aby dzieci miały te wszystkie potrzebne materiały w domu, ewentualnie coś tam sobie dokupiły. Tak, żeby to nie było jakieś kosztowne. Żeby to nie było jakieś tam kosztowne, a wiem, że dzieci takie rzeczy mają. Widzę po mojej wnuczce, że ma i oczy, i druciki kreatywne. Mój syn też ma oczy. No właśnie, oczy są do wszystkiego. I teraz co? I co robimy? Robimy widziałem, że robiła pani literkę V. Tak. I literkę nie, V. Nie, nie. Przecinam to jeszcze. A, jeszcze pani przecina. I robię tak. Taki krzyżyk układam. O, i zawiązuję. Słuchajcie. I takie widełki jakby powstały, prosty, spójrzcie. Taki kura grzebiąca trochę. No, łapka kurza, nie wiem, widełki. Jak tak, to mamy zwał, patyczek, tak. Patyczek. Okręcamy. Okręcamy. Czyli wracamy do punktu wyjścia, tak, coś takiego i zadzieramy nam do góry. I do góry. I to będzie takie nasze poroże. Jedno poroże. Bardzo proste takie. No bardzo. Prawda? Naprawdę. No. Dzisiaj co nam idzie? Pani Marzenko, wziąłem sobie nożyczki. Ale dzisiaj proste rzeczy pani Marzenka wymyśliła. Ale nie myślcie sobie, że jest tak łatwo zawsze. Na tych zajęciach tutaj na żywo. Jak pani jest Marzenka troszkę... jest, ona podejdzie, tak, zajrzy, tak, pomoże. Nigdy nie skrytykuje, zawsze podpowie. I dlatego warto na takie zajęcia chodzić, jak jest możliwość. Tak, zapraszam. Jak mam ktoś dwa. Lubi takie... Tak, ja też. To jest nasze ale pani ma takie prawdziwe, naturalne, brązowe, a ja mam złote. Dobra, dobra, nie, no, już. Złote też pasują. Ja sobie ich troszeczkę przytnę. I tam wkładamy w tę tekturkę? Albo wkładamy w tekturkę, jeśli mamy takie miejsce, to możemy włożyć, a jeśli nie, ale trzeba to zabezpieczyć jeszcze klejem. A, dobra. I ja nie mam takiego miejsca, więc bo ja sobie już zamaskowałam, więc sobie po wierzchu go przyklejam, to poroże. A ja mam taki... Ja mam, są takie otworki, tak? W tekturce. Tekturkę z otworkami. Ajajaj, gorąco parzy. Ha! Dobra. Z otworkami i tam mogę schować, więc będzie mi troszeczkę łatwiej. Mhm.
Okej. I tam wkładam po prostu to, tę przestrzeń tektury. To wygląda trochę jak plaster miodu. Jeżeli ktoś z dzieci wie, jak wygląda plaster miodu, to właśnie tak. To właśnie tak. Jeżeli ktoś nie wie, to wystarczy przeciąć tekturkę i wtedy się wie, jak wygląda plaster miodu. No, u pana Mateusza to pięknie, nic nie widać. U mnie z kolei, zobaczcie, coś takiego jest, ale... Ja mogę obracać, teraz ja, właśnie, moje na wierzchu. No, ja mogę obracać, tak. obracać i nic nie widać. A ja sobie zamaskuję to. Ja muszę też? To znaczy, jak... nie wiem, jak pan chce. Dobra, ja sobie też coś tu ozdobię. Wezmę sobie taki sznureczek. Albo tasiemką, albo... Aha. Bo ja mi się, sobie... słuchajcie, u pani Marzenki ten sznurek się pięknie trzyma, u mnie się trochę rozładzi, więc tą tasiemką liczę, że go przytrzymam. Tak, właśnie, jeśli mamy jakieś niedoskonałości, defekty. Coś nam się nie udało, to docinamy sobie tutaj właśnie taki kawałek wstążeczki. I ją ciasno jak złapiemy i klejem pewnie, nie? Tak, docinamy i kleimy, tylko... Ja tu pociągnę sobie klejem. Ja sobie proszę też pociągnę bardzo. Klejem. O. I to poroże mi się zaraz schowa. Ja, żeby mi się to lepiej trzymało, najpierw ten kawałek jeden tasiemki przykleję do tego, co już wyprodukowałem wcześniej, żeby ona się tak jakby nie suwała. Tutaj nie dajcie za dużo, bo wycieknie. I to też nie będzie ładne. Wystarczy kropelka. Naprawdę. Co kropelka sklei? Nie, kropelki tej nie polecamy, bo ona nam sklei palce. O! I już mam tutaj też zamaskowane, no nie do końca, bo... Ogólnie dobrze jednak mieć pistolet na gorąco, klej na gorąco i pistolet, taki, bo można tam sobie te rzeczy, które gdzieś się nie wyszły, poprawić. Proszę bardzo. Trójkącik. Ja też mam. Z porożem. No i co? Czego nam brakuje w naszych reniferkach? Brakuje oczek, noska, i noska. Kopytek, tułowia, ogonka. Nie. I sali świętego Mikołaja. Skupimy się na oczach. I znowu klej na gorąco. Tak, i klej na gorąco. Biorę oczy. Mam jakieś większe. Ale... Dobrze, że są czarne, bo bałem się, że będą zielone. Oczy zielone prześladują wszystkich Polaków. Mam zielone. Odkładam. To proszę odłożyć. Odkładam. Przyklejamy je na tasiemkę? Czy pod tasiemką? Raczej pod tasiemką. Pod tasiemką przyklejamy oczy. Klejem na gorąco? Tak. I tu trzeba uważać, bo oczy są małe. Można by było wykorzystać jakąś pęsetę, żeby sobie przytrzymać, żeby to palcem znaczy, chyba, nie... że dzieci mają jakieś większe oczy. Ja akurat mam te, ale to wielkość może być przecież większa też. Tak, tylko chodzi o to, że po prostu jak się kładzie klej na oko, to można się sparzyć. Lepiej położyć tutaj na reniferka. Lepiej na reniferka. No jak małe oko, to mało kleju. Duże oko... Więcej kleju. Kiedyś te oczy to były takie samoprzylepne, prawda? Były, są jeszcze. Gdzieś są? Moja żona zamawia przez internet. A, właśnie. I takie w różnych rozmiarach. Większe, mniejsze, fajne. Tak. Nie? I tam się tylko odklejało taki papierek. O, moje oczy też. I pani ma już nosek. I nosek. Nosek do wyboru. Mogę czerwony? Tak. Bo jakoś tak ja lubię ten czerwony. Na samym końcu go dajemy, czy troszkę na samym wyżej? Końcu. Lepiej na samym. Na samym końcu, dlatego że on nam zamaskuje te niedoskonałości, ewentualnie gdyby nam jakieś powstały przy... Ja się mogę pochwalić, że w mojej pracy nie ma żadnych niedoskonałości. Nie ma. No właśnie. Jest. Ale to trochę myszka, nie? No ale to taki, no, taki śmieszny reniferek. Śmieszny no. reniferek. I co? I zawieszka jeszcze. Właśnie miałem powiedzieć, że czegoś nam brakuje. O, jest mój ulubiony drucik, który, co go nie wezmę w ręce, słuchajcie, to mam taki problem, no, że ale... ten brokat mi złazi. Czyli następnym razem, ale już chyba nie będzie potrzebny. Można było wcześniej to podkleić, zawieszkę.
A, żeby włożyć pod tasiemkę żeby ją. Włożyć pod tasie, ale ja sobie już tu wkładam, o. Jeżeli jeszcze nie położyliście tasiemki, to możecie najpierw zrobić zawieszkę, a później... Czyli kawałek tego drutu, tak. Na którym robimy pętelkę na końcu. I taki drucik wkładamy sobie gdzieś tam. Ja, jest gdzie włożyć? Ja, no ale on się gnie i będzie ciężko go włożyć, więc coś wymyślę. No tutaj trochę, ale dobra, mam jedno takie miejsce, gdzie mi odchodzi ta wstążka i tam spróbuję, o dobra, świetnie. Chyba ja mi się też uda. Tak włożyłam, bo nie przyklejałam całej wstążki, tylko tak po środku. Jest i ma zawieszkę. Dmucham, żeby... Żeby zastygło. Żeby zastygło, żeby pokazać, że wisi, żeby go powiesić na nasze... na nasze... Nasze drzewka, nasze choinki. Tak, o, będzie wisiał. Istotą, przepraszam, muszę to powiedzieć, ważnym elementem jest to, żeby ten sznurek wisiał równo, to wtedy będzie wisiał równo, znaczy żeby był po środku przyklejony. Tak. Żeby nam równo wisiał ten renifer. No ale robimy próbę. Jest Mikołaj... Powinien być przed nim renifer, więc... Albo pod. Więc ja to robię tak. Tu nam się zaplątał taka gwiazdka, to tę gwiazdkę przewiesimy gdzieś indziej. U mnie oko odpadło. Muszę jeszcze raz. Jeszcze raz. Słuchajcie, nawet profesjonalistom zdarzają się jakieś wpadki. No i właśnie pani Marzeniu odpadło oko, ale jej wybaczymy i poczekamy, aż przywiesi... Widać. Swoją. Czy gdzieś ozdobę. Wyżej? Czyli były Mikołaje. Czy ta kamera nas tutaj? Spojrzę na pana reżysera. Tak. Były Mikołaje. Były. To, jak się nazywała ta metoda? Quilling. Quilling. Gwiazda quillingowa. Były anioły ze wstążki. Ze wstążki. Robiliśmy dzisiaj renifera. Tak. I robiliśmy pana skrzata. I chyba tyle na razie robiliśmy. Tak, proszę tego mojego pokazać pięknego pata. A ten pani to jest Mat, przypominam. Mat czyli nasi i Pat. Muszę obejrzeć tą bajkę, żeby sobie przypomnieć. Koniecznie. To taka miła bajka. Kochani, bardzo dziękujemy wam za dzisiejsze spotkanie. Tak. Razem z naszymi skrzatami machamy do was. Oglądajcie, bo możecie oglądać ten nasz materiał, odtwarzać sobie. Wiem, że czasami my pewne rzeczy robimy szybciej. Pani Marzenka przygotowuje półprodukty, ponieważ no, musimy w miarę możliwości tą relację robić w ograniczonym czasie. Zmieścić się w czasie, tak. Tak, żeby to nie trwało w nieskończoność. Dlatego możecie to sobie dowolnie pauzować, zatrzymywać, odtwarzać i robić krok po kroku. Jesteśmy bardzo wdzięczni za każdy sygnał, co jest dobre, ale jeżeli uważacie, że coś jest złego i ta krytyka jest konstruktywna, to na to też czekamy. No, tak. Jak najbardziej. Jak najbardziej. Cieszymy się, że pomysł z tymi warsztatami karnawałowymi się sprawdza. Spotyka się tak, z uznaniem, co po niektórych. Że jest zapotrzebowanie na coś tak, takiego. Więc myślę, że bardzo chętnie będziemy chcieli do waszych domów też po nowym roku zawitać. Za tydzień będziemy robić... Stroiki. I możecie już myśleć o tym, skąd wziąć gałązki świerku. Gałązki świerku, jakieś szyszki będą potrzebne, jakiś orzech. Świeca taka długa może? Świeczka będzie potrzebna, jakieś orzechy laskowe, ale to dosłownie tam po 2-3 sztuki. I koniecznie, jeżeli oglądają nas tylko dzieci, to zaproście do tej pracy przy stroikach rodziców. Tak. Tak, żebyście przy wspólnym stole sobie usiedli i zrobili świąteczny stroik na wasz świąteczny stół, na waszą wigilię i spotkania w gronie najbliższych i w gronie waszych rodzin. Tak. Bardzo dziękujemy za dzisiaj. Tak. Ja jeszcze chciałabym zachęcić jednak dzieci do... Mamy coś do pokazania. Przepraszamy. Tak? No też. Też pokażemy. A co?
Tę postać pani Marzenka przyniosła tydzień temu. Tydzień temu. I to miało już być takie zadanie dla tych wszystkich, którzy nas oglądają pod tytułem... Zrób to sam. Zrób to sam, czyli popatrz. Popatrz, jaki pan łyżek tutaj jest, to już jest duża podpowiedź, ale myślę, że wszyscy wiedzą, że jest to drewniana łyżka. Pan łyżek, zróbcie takiego pana łyżka. Możecie sami wykonać taką choinkę. Już zobaczcie, że tutaj jest taki lniany sznurek, który jest tak, owinięty. Tak, tak. Zdradzimy, na co jest owinięty? Właśnie na styropianowy stożek. Stożek. Ale stożek może być zrobiony też z tektury. Z tektury. Z jakiejś takiej tekturki docięty. Te ozdoby, nie sugerujcie się tymi ozdobami, mogą to być powycinane. Wiem, że w domu macie wykrojniki różne, takie, które wycinają gwiazdki, ewentualnie jakieś inne motywy. Jak najbardziej można nawycinać z papieru takich gwiazdek i ponaklejać. Zresztą, może ktoś zechce ozdobić czym innym tą waszą choinkę. Brokatem. Brokatem, koralikami. A można zrobić takie na przykład małe bombeczki jest, na przykład, można. Zwinąć coś w paluszka. Ja to chciałabym nawet zobaczyć, jak te choineczki. Właśnie, mamy do was taką prośbę. A mamy jeszcze, zobaczcie, można takie bombki poprzyczepiać, tak. Nie? Te noski, takie, no możliwości jest dużo. Jest dużo możliwości i ja na przykład cieszyłabym się bardzo, gdyby dzieci spróbowały zrobić coś takiego i wstawiły zdjęcia. Chciałabym zobaczyć, jak sobie z tym poradziłem. Słuchajcie, bo pani Marzena też ma Facebooka i ona też ogląda, też jest aktywna i tam zerka i podgląda. I bardzo was prosimy, jeżeli zrobiliście już mikołaje, quillingowe gwiazdy, wstążkowe aniołki, reniferka z tekturki i sznurka z krzata, też nam pokażcie. Nas to bardzo interesuje, jak wam to wychodzi, czy macie problemy z tymi pracami, czy nie. Zachęcamy do robienia tych rzeczy, o których więcej nie powiemy, ale tu wszystko, wszystko, zobaczcie, wszystko, 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 widać. I zapraszamy do wspólnego wykonywania różnych rzeczy z nami, świątecznych stroików za tydzień. Za tydzień. To będą ostatnie warsztaty. Warsztaty przed świętami. Zrobimy stroiki właśnie na nasze stoły. Dwa? Myślę, że dwa. Może pokusimy się o dwa. Jeden zrobi pan Mateusz, drugi zrobię ja. Ja to może tak pod kątem mam. A ja pod kątem... Dzieci. Dzieci. Dobrze, to ja pod kątem dzieci. Jeden łatwiejszy, drugi trudniejszy. Dobra, to ja zrobię ten łatwiejszy, a pani Marzenka ten trudniejszy, tak się umawiamy. Kochani, dziękujemy wam bardzo za dzisiejsze spotkanie. Było nam bardzo, bardzo miło. Zostawcie komentarz. Pozdrawiamy, życzymy wszystkiego dobrego, dużo sił, radości na ten kolejny tydzień. Przede wszystkim zdrowia. Do zobaczenia w następny piątek. Machamy wam, do zobaczenia. Do zobaczenia.